Siemaneczko, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Maciek, a to jest symulator Kowala. Tak, stwierdziłem, że wiele symulatorów już dzisiaj graliśmy i w ten dzisiejszy piękny wtorkowy poranek. Znaczy, no może popołudnie. Wreszcie muszę wam coś pokazać nowego. I to jest właśnie oto ta gra. Patrzcie, to się kręci taki mieczek, nie wiadomo generalnie o co biega. Jest tutaj taki wszystko start, więc lecimy sobie. Teraz startujemy, kochani. Okej, więc jak to wygląda? Mamy tutaj, ja widzę, jakieś materiały. Z tej strony mamy taki stolik. Okej, tu jest jakieś takie miejsce. I to jest jakiś piec. Dobra, to wygląda jak taki zwyczajna kuchenka właściwie. No dobra, twórca tej gry chyba nie starał się, żeby zdobył wielki jakiś piec hutniczy, więc w sumie trochę lipa. A tam czeka jakiś ziomek, który się nazywa Kochen. A co to jest właściwie? To bym też chciał rozwalić. Co, może da się jakoś rozwalić w tym stole? O, spadnie na ten stół. Dobra, to się nie jest. Prawie mi wyleciało. I tu mamy z tego co widzę taką kartkę, która pokazuje nam co właściwie mamy, moi drodzy, zrobić. Więc nasze zamówienie to Spear. Czy a co to jest Spear? Ty powinieneś to wiedzieć, ponieważ chodzisz na lekcję z angielskiego. Więc co to jest? Trzeba, wy nie możecie odpowiadać, nie? To jest oczywiście dzida. Gdzie to? Jezus, poleciało, spokój się. Bo on tak to strasznie latają te rzeczy. Nie wiadomo dlaczego, bo ta gra jest okrutnie zbugowana. Dobra, więc przypuszczam, że musimy to wszystko najpierw rozgrzać w piecu. Więc to jest nasza taka, patrzcie, piecowa ta, więc rzucimy zaraz. Wypierdolimy to. O nie! Zniknął! Jezus, zabiłem go, biedaka. Przepraszam, nie wiedziałem, że mogę go zabić. Przepraszam. Dobra, okej, przynajmniej mamy piec otwarty. Więc teraz przypuszczam, tego pieca trzeba by coś rozgrzać, ale zaraz, nie mam jeszcze. Aha, teraz musimy zrobić hammer. Okej, tamten poszedł sobie w cholerę, więc nie dostaliśmy za niego złota. To jest niedobre. No ale cóż zrobisz, jak nic nie zrobisz? Ja mogę to obrócić, chciałbym to obrócić. O, jakoś tak się obróć. O, obróciło się. Dobra, teraz będziemy widzieć, co to jest. Dobra, hammer. Czyli tak, najpierw rozgrzewamy, przypuszczam, metal, więc zamy to do pieca, zobaczymy, jak to będzie wyglądać. O! Co to jest materiał na młot? To wygląda raczej jak wielki kawał. Co, what the fuck? W ogóle wygląda jak wełna, przynajmniej bardziej. Jak ten, ale czemu to jest takie wielkie? Tak wielkie młoty? Myślę, że to będzie raczej taki młotecik, wiecie. Dwa gwoździe przybijemy i se pójdziemy. W ogóle przepraszam za moją fryzurę, jest dzisiaj, jest wcześnie rano. No właśnie, więc tak, dobra, okej. Okay. Kładziemy to sobie tutaj. Musimy jeszcze zrobić jakiś taki, przypuszczam, rękojeść. Zaraz, odłożymy to na razie może tutaj. Z czego możemy zrobić rękojeść? Przypuszczam, że z drewna, więc bierzemy dechę. Może ona coś się jakoś... Wow! Wow, what the fuck? Teleportowało się, to było tutaj przed chwilą. No dobra, okej, okay, ale mamy w takim razie zrobione. Patrzcie, zostały nam takie też ładne dzidy jakieś. Przypuszczam, że ten spear, który mieliśmy zrobić wcześniej, zanim zabiliśmy tamtego pana. To miało być właśnie to... Rozwaliłem to? Wow, nie wiedziałem, że tak działa, że można to rozwalić. Okej, rozwaliłem to, ciekawe po co to w ogóle teraz jest. No dobra, ale rozwaliłem to, nieważne. Teraz, Anders, bier to. O, dobra, Anders to wziął i dostałem złotą monetę i z kawałek złota, jak fajnie. Dobra, to odkładałem w takim razie te monety tutaj. O, w tym miejscu będzie leży ta moneta, ty wypierdykaj stąd. Co to tak wypryska w ogóle z tej michy? To jest micha z wodą, w której roztapiasz te, ochładzamy różne rzeczy i coś grubo z niej pryska. No ale cóż, no coś zrobisz, jak nic nie zrobisz. Wręcz, że mam jedną monetę, jakiś złoty blok, który też tutaj dostaliśmy. Dobra, nieważne, okej. Okay. Layton, co byś chciał, Layton, mój drogi przyjacielu? O, Spear, on chce dzidę, okej, to mamy tutaj w takim razie taką jakąś dzidę, ale nie, przypuszczam, że to nie wszystko, co musimy zrobić. Ponieważ wiecie, każda dzida ma swój grot, to możemy wstawić do środka. Każda dzida ma swój grot, wiecie, więc musimy też, to jest chyba węgiel w ogóle. O, węgla to wpierdyknę. I wrócimy sobie w takim razie to, żeby rozgrzać to, żeby powstał z tego, o, grot, patrzcie, jaki piękny grot. Teraz musimy, jak to za każdym razem, musimy to zahartować, kochani, zahartować, trzeba wsadzić do wody, żeby wszystko było dobrze, wszyscy wiedzieli, o co chodzi. Więc wpierdykniemy to do wody, okej. Okay. O, nie tam, o, zaraz nam roztopi naszą to, przepraszam, nie chciałem roztopić naszego złota. Okej, okay, roztapię się, patrzcie, jaki syk poleciał. Bieremy to teraz szybko. Tego syku nie słyszeliście, dlatego że to jest. To jest taka strasznie muzyka okropna. Ja nie chciałbym tego wam pokazywać, dlatego no, usunąłem ją. Okej, okay, więc łączymy to i patrzcie, pyk, pyk! I mamy piękną dzidę. Chciałbyś tą dzidę? Wiem, żebyś chciał. Layton, zabawmy się. Czemu mamy taki syf w ogóle? Co ja zrobiłem? Jak mi sobie to rozwaliłem w ogóle? Nie mam pojęcia, no ale dobra, do czegoś nam się to pewnie kiedyś przyda. Hammer, okej, okay, czy teraz znowu musimy zrobić młot? Dobra, coś to monotonne, chciałbym zrobić już coś nowego. Ale dobra, rzucamy, tutaj może zasypiemy jeszcze trochę węgla. Zakładając, że jest węgiel, bo to nigdy nie jest pewne. Roztapiamy, zaraz, ty to idź stąd w ogóle, ty, co ty tu leżysz? Dobra, to mamy ten gotowy i kładziemy, on się łączy i gitara, bier to ziomek. Monetka leci tam, blok, kolejny blok złota. Co możemy zrobić z tymi blokami złota? To jest ciekawe. Czemu mamy tutaj. What the? Czy blok złota zamienił się właśnie w patyki? O co chodzi? No dobra, nie wiem o co chodzi. I ten, co dla ciebie mogę zrobić, mój drogi? Znowu młot? Boże, co nie mam z tymi młotami dzisiaj? Dobra, w takim razie na szybciura zrobimy młot. A few moments later. O, wreszcie mam jakiegoś ziomka, który chciałby prawdziwie porządny mieczor, więc tak, na pewno rozgrzewamy to, bo to za każdym razem tak bywa. I co my tu jeszcze mamy? Jakie części jeszcze mamy? Mamy jakąś świeczkę w ogóle. Blaze, bier tą świeczkę. Nie, bo go zabiłem i teraz nie będzie miecza! No świetnie, fajnie, że już zabrałem się prawie za miecz, dobrze mi to wyszło. Jestem dobrym po prostu graczem, ogarniam to. Proszę, chciej miecz, proszę. O nie, tylko nie młot! O, dobrze, nareszcie ktoś chce miecz, dobra, więc teraz już nie, spróbujemy go nie zabić, może to była dobra opcja, żeby go nie zabić świeczką. Więc tak, o, patrzcie, ej, to wygląda fajnie, to wygląda jak normalne ostrze miecza, dobra. I teraz może oczyścimy to, wypad stąd, tylko żeby nie trafił w tego biedaka. Zaraz, zostawimy tylko dwie części, przypuszczam, że to jest tak, że to jest rękojeść, że to jest rękojeść, w sensie, że to, ten bolec taki mały to jest rękojeść, a to jest ten taki metalowy, wiecie, co zawsze tak jest na miecz, nie wiem jak to, nie wiem jak to się nazywa. Dobra, zaraz, tu jest nasz ten uchłodzony i patrzcie, teraz jak to już to powinno zrobić. O, złączyło się, patrzcie,
zobaczcie, jaki mamy fajny miecz. Ej, on wygląda naprawdę fajnie, czuję się jak król tej gry. Okej, dobra, mamy kolejną z tą monetę naszej kolekcji. Już przypuszczam, że skończymy. Tam leży nasza moneta, tam jest! O Boże, straciliśmy ją, dlatego, że wrzuciliśmy jakieś rzeczy. O, Latan, cześć Latan, co byś chciał? Dobra, już wam dziękuję za oglądanie tego odcinka, mam nadzieję, że wam się podobało. Symulator Kowala jest jeszcze trochę mało rozbudowany, ale jak można było robić tutaj więcej rzeczy, na przykład, nie, kupować dom albo... Też to w sumie można robić w Simsy, to może sobie w Simsy zagram. Dobra, ja wam dziękuję, mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie lajka, jeżeli wam się podoba, jeżeli chcecie więcej materiałów na kanale w najbliższym czasie. Czemu ja tak szybko mówię? To napiszcie oczywiście w komentarzach, tymczasem ja się już z wami żegnam. Trzymajcie się i na razie!